Rozpoczęła się inwazja food trucków w Jaworznie. Kilkanaście mobilnych restauracji pojawiło się w sobotę na parkingu przed halą widowiskowo-sportową w centrum. Food trucków mamy obecnie 13, w sumie będzie 17 z jutrzejszym dniem. Jedzenie zawsze wyśmienite. Na parkingu przed halą rozstawiło się kilkanaście food trucków, które karmią mieszkańców potrawami z całego świata. Nie brakuje pysznych burgerów i frytek belgijskich. Jeszcze nie jedliśmy, czekamy właśnie. Na co w takim razie? Na hamburgera. Polecamy burgery, 200 gram wołowiny. Najczęściej można u nas dostać bacon cheese, które najczęściej sprzedajemy na terenie całego kraju. Jeździmy po wszystkich zlotach, które są organizowane. No i karmimy wszystkich Polaków naszymi burgerami i tym, co mamy w swoim menu. Podoba się tym bardziej, że nie jestem mieszkańcem, specjalnie tu przyjechałam. Specjalnie do Jaworza na nasze food trucki. Specjalnie. Niedaleko, ale Sosnowca, no ale przyjechałam specjalnie ze znajomymi. Wasze frytki dlaczego najlepsze? Najlepsze? Ponieważ są chrupiące zewnątrz i miękkie w środku. Są smażone na najpierw na niskiej temperaturze, a potem na wyższej. Są z belgijskiego ziemniaka i są smażone na fryturze wołowej. Na smakoszy czeka prawdziwa eksplozja smaków. Są m.in. tosty z kaszanką, dania kuchni greckiej, a także dania nietypowe jak flaczki po florentyńsku. Potrawy mamy dwie, jest to lampredotto tutto i trippa alla fiorentina. Jest to mięso wołowe w przepisie florenckim, jest to klasyczna potrawa florencka. Jeżeli pojedziemy do Florencji, Toskanii, spotkamy to na prawie każdej ulicy. To jest pomysł, który został zaczerpnięty z Toskanii. To jest właściwie pomysł szefa, nie nasz, ale całkiem fajne, coś innego na pewno. Grecka kuchnia, gyros pita, souvlaki pita, gyros box. Oryginalne, prawdziwe greckie jedzenie. Bardzo chętnie czasem coś nowego się przyda. Takiego innego, odskocznia trochę od tego wszystkiego, co tu jest. Przyjedzie taka buda raz za czas, można coś spróbować innego. My mamy tost z kaszanką, z kurczakiem i bekonem oraz z szarpaną wieprzowiną i frytki z chili con carne. Czyli takie tosty nietypowe. Tak. Coś innego. Polecamy z krupniokiem w Śląsku. Tostów jest mało w Polsce, także... Pomysły autorskie? Tak. Burgery z wołowiny przede wszystkim, proszę pani, pod każdą postacią. To wasze burgery wyróżnia. Czemu są pyszne? Dlatego, że jest to wołowina zrobiona przede wszystkim przez nas, jakość, no i przede wszystkim to w sumie. Nie zabrakło także pysznych rzemieślniczych lodów, które podawane są w nietypowych wafelkach. Jest to rożek o smaku kakaowym i ciekawy kolor jest dobarwiany węglem. To też troszeczkę podkręca śrubę smaku kakao. Według mnie, no, teraz to są akurat moje ulubione wafelki. Wyróżniają nas naturalne surowce i zero barwników, zero pas smakowo barwiących. Tylko to, co każdy chciałby jeść. Arbuzowe lody. Wypróbować. No, pycha. Oprócz pysznego jedzenia przez cały weekend organizatorzy przygotowali także inne atrakcje. No, jesteśmy tu do niedzieli, dzisiaj mamy dwa koncerty, będzie zespół z Imielina i zespół Krzyk z Będzina. I jutro będzie jeden, ewentualnie dwóch DJ, którzy będą zabawiać ludzi. Food trucki w Jaworznie będą gościły do niedzieli do godziny 22.